Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Jak widzicie, narzędzia do cięcia gotowe. Dzisiaj bierzemy się właśnie za nie, za cięcie. Będziemy ciąć hortensje bukietowe Limelight oraz sprzytniemy sobie także tabułę japońską i wierzbę Hakuro Nishikitą, która rośnie u nas przy ściance. Zapraszam na ten odcinek. W dłoni gotowe. Słuchajcie, ja używam mojego ukochanego sekatora. Kiedyś go wypatrzyłam w ogóle w odcinkach Gardener's World i tak mi się spodobała ta czerwona rączka. Potem dopiero zobaczyłam, co to znaczy dobry sekator i używam tych sekatorów. Uwielbiam. Bierzemy się dzisiaj za hortensje bukietowe. Jedniemy podobnie jak anabelki, ale możemy sobie manipulować wysokością krzewu, bo bardzo często hortensje bukietowe w szpalerze wyglądają lepiej jako krzewy wysokie. W przypadku anabelek, jak opowiadałam Wam w poprzednim wideo, ja chcę, aby te kwiaty były w miarę nisko, bo bardzo często mam je na froncie rabaty. Natomiast u mnie na przykład hortensje Limelight są drugim rzędem i zależy mi na tym, żeby one były wysokie, ale jednocześnie też miały dużo kwiatów. I zaraz pokażę Wam przy krzewach, jakie tnę. Mam też kilka troszeczkę bliżej, jedne niżej, natomiast te z tyłu chcę, żeby rosły duże, ale też żeby miały dużo kwiatów. I już pokazuję Wam, jakie będę przycinać. Tutaj mamy hortensję Limelight. Jak możecie zobaczyć, za mną są brzozy. Ja tutaj walczę z dwoma tematami ze względu na brzozy właśnie. Po pierwsze, te hortensje są z tyłu rabaty, co oznacza, że jest bardziej zacieniona. Po drugie, dostają troszeczkę mniej wody niż te, które są na froncie, bo im bliżej brzozy, tym ona więcej tej wody wyciąga. I tutaj one nie rosną mi tak szybko, jak te wszystkie hortensje, które są z tyłu. Ale staram się je ciąć tak, aby one się coraz bardziej zagęszczały i mam świadomość tego, że one są swoją finalną wysokość, a chciałabym, żeby były mniej więcej takie gdzieś do wysokości mojego wzroku, osiągną dopiero za parę lat. To nie są krzewy, które są jakieś wyjątkowo wiekowe. One tutaj myślę, że mają około 4 lat, także jeszcze spokojnie mają czas, żeby sobie dorosnąć. Na dzień dobry zawsze zaglądam sobie do środka krzewu i patrzę, czy mamy pędy połamane przede wszystkim, czy mamy pędy martwe, czy są pędy, które gdzieś tam się krzyżują i o siebie ocierają i czy są po prostu pędy cienkie i słabe. I wszystkie takowe wycinam aż do tego momentu, w którym jest już silna tkanka. Tutaj możecie zobaczyć pęd, który jest słaby. Zobaczcie, tutaj z niego wyrosły takie trzy, które są cieniusieńkie. Na dwóch w ogóle nie było kwiatów. Na jednym był taki kwiatuszek, który jest wyjątkowo marny. I tego typu pędy, takie cieniutkie, będę skracać bardzo mocno, aż do tego głównego, silnego pędu. Nad pierwszym pąkiem. Tutaj możecie zobaczyć pęd silny, pęd grubszy od ołówka. Ma tutaj jeden taki cieniutki, to ja go od razu ucinam. Natomiast idąc do góry, widzimy miejsce zeszłorocznego cięcia. Właśnie tutaj cięłam ten silny pęd. I możecie zobaczyć, że nad nim mamy już trzy nowe pędy. I wszystkie pięknie kwitły i miały bardzo ładne kwiaty. I teraz te pędy zeszłoroczne, młode, będę przycinać nad pierwszym pąkiem, czyli tutaj, tutaj i tutaj. I każdy z tych pędów prawdopodobnie wypuści nam przynajmniej dwa nowe. I na każdym z nich mamy szansę na kolejne kwiaty. Tutaj mamy, ucięłam właśnie taki pęd, na którym widzicie, że nie zwróciłam uwagi, że będą pędy o siebie tarły i możecie zobaczyć, jakie zniszczenia spowodowały inne trące się o niego. Także wycinam go całego, bo tego typu miejsca właśnie uszkodzone mogą prowadzić do, no jest otwarta rana, może nam coś tam wejść, choroba grzybowa i tak dalej, także wszelkie tego typu wycinamy. Tył krzewu, jak widzicie, wygląda dość marnie. On tutaj niestety ma sporo cienia i waham się tak naprawdę, co zrobić, ale zdecydowałam się, że jednak przytnę go bardzo nisko. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Nie ma sensu zostawiać takich naprawdę słabych pędów. Zobaczymy, jak mu tutaj pójdzie. No niestety tył, dużo cienia, mało wody,
i widać, że tył nie radzi sobie tak dobrze jak przód. No dobra, to słuchajcie, będę teraz przycinać całość, dokładnie tak jak Wam pokazałam, za pierwszym oczkiem, z którego potem będziemy mieć pąk. I tak cały krzew. I po kolei przy każdym pędzie oceniam, czy na przykład są te pędy za cienkie, czy jakieś takie są właśnie rachityczne. No i pierwszą hortensję Limelight mamy przyciętą. Krzew wydaje mi się, że wygląda ok. Tu jeszcze się waham, czy nie przyciąć tego kawałka. Na razie wydaje się, że może to jeszcze przytnę. O! I na pewno mi ten tutaj pęd nie wyrośnie, żeby nie będzie mi ocierał. Konstrukcja wydaje się być w porządku. Wycięłam wszystkie te pędy za słabe. Zostawiłam te, które są silne, mniej więcej o grubości ołówka lub cienkiego ołówka. I wycięłam te pędy, które mogą się z sobą krzyżować i ocierać o siebie, niszcząc po prostu tkankę. Przy okazji przycinania zerknęłam sobie też pod krzew, bo zawsze jak przycinam, to też od razu sprzątam wszystko pod spodem. Jak widzę jakieś już kiełkujące chwasty, bo wiecie, one są zawsze pierwsze i chcą wygrać, to od razu je usuwam. A przy okazji zobaczyłam, że mam samosiejki wieczornika damskiego, fantastycznej rośliny dwuletniej. Przesadzę je troszeczkę, bo są za blisko hortensji, będą sobą konkurować o składniki odżywcze, ale przesadzę je w takie miejsce, żeby miało troszeczkę więcej światła i będzie nam tutaj pięknie kwitło i pachniało. Natomiast my przechodzimy do kolejnego Limelighta i pokażę Wam te, które tnę troszeczkę niżej, które są na górce. Tutaj na górce mam drugiego Limelighta, który jest przed jabłonką i tutaj też rosną czosnki ozdobne i zależy mi na tym, żeby akurat ten krzew nie kwitł mi bardzo wysoko. On oczywiście się ze mną sprzecza i lubi sobie, jak widzicie, te kwiaty coraz wyżej wyrzucać. Trochę wieje. Ale akurat te hortensje tnę bardzo nisko, nie przejmuję się tymi rozgałęzieniami, dobrze mówię, tylko ścinam ją gdzieś na wysokości 40 cm, czyli traktuję ją troszeczkę bardziej, jak traktowałam w poprzednim wideo Anabelki. I będziemy ciąć dość mocno. Na dole możecie zobaczyć, że też jest mnóstwo wieczorników damskich. Tutaj akurat one są bardzo pożądane, bo ja pomiędzy hortensjami bardzo chętnie je sadzę, dlatego że hortensje nie mają tak dużo liści wczesną wiosną i właśnie rośliny cebulowe, czyli czosnki ozdobne, tutaj mam białe i rośliny dwuletnie, takie jak wieczornik damski, zapewniają mi bardzo dużo koloru, zanim hortensja, wiecie, wejdzie w taki moment, w którym robi się taka pełna zielona, a potem kwitnie. Także wczesna wiosna to tutaj tulipany, czosnki i właśnie wieczorniki damskie. Tu możecie zobaczyć miejsce zeszłorocznego cięcia, z tego wyszły nam te pędy. Natomiast ja będę chciała w tym roku zejść jednak niżej do tego cięcia, do tego takiego silnego szkieletu, czyli gdzieś tutaj. Będę sobie szukać tego oczka, żeby jednak, tutaj widać, te pędy były takie troszeczkę za słabe. Będziemy schodzić właśnie na tą wysokość. To jest mniej więcej 20 cm, niektóre może wyjdą mi tak w okolicy 30. Przy okazji zobaczyłam, że tutaj w tym krzewie mam po prostu jakiegoś pasażera na gapę. Jest to jakieś drzewo, które się wysiało samo, także też będę musiała tutaj niestety pogrzebać przy korzeniach i wykopać je razem z korzeniami, żeby znowu mi nie odrastało. No ale nic, na razie biorę się za cięcie, będzie mi łatwiej dostać się do krzewu. Czyli tniemy, tak jak mówiłam, niziutko. No dobra, słuchajcie, ten zawodnik został przycięty niziutko. Niestety to drzewko samosiejka jest tak wrośnięte w jego korzenie, że ja będę musiała go wykopać, wyrwać tam to drzewo i posadzić go ponownie, bo lepiej będzie dla niego teraz wiosną go wykopać, oczyścić ten teren i wykopać właśnie taką samosiejkę, niż ścinać je przy ziemi. Będą te korzenie, będą tam w środku, będą konkurowały o składniki pokarmowe i roślina będzie rosła słabiej. Także zostanie wykopany i posadzony ponownie. Natomiast przycięty został niziutko, w niektórych miejscach nawet 10-15 cm, w niektórych do 30 paru cm i będzie rósł sobie niziutko. Tak samo będzie z kolegą obok, ten Limelight także zostanie przycięty nisko, natomiast te, które są za nimi, będą już cięte wyżej, tak aby uzyskać ten fajny efekt tego takiego rosnącego ukwiecenia na tej rabacie.
Dobra, słuchajcie, powoli zaczyna się ściemniać, więc biegniemy tutaj i pokażę wam jeszcze, jak tnę wierzbę hakuronishiki. Używam do tego takich nożyc. Jeżeli chodzi o wierzbę, jak możecie zobaczyć, ona jest w takim kształcie kulistym. To jest forma krzaczasta. Pamiętam, że kupiłam ją po prostu za 8 zł, jako taką maleńką, maluteńką sadzonkę 14 lat temu. I co roku bardzo mocno ją tnę. Skracam ją niemalże do tego takiego szkieletu, bardzo silnie. I co roku przepięknie, ona ma takie liście, które potem, nie wiem nawet, czy można to nazwać zakwitaniem, ale te liście na tych końcówkach wybarwiają się na białe. Wygląda to po prostu fantastycznie, gdzieś tak w okolicy właśnie czerwca. Super, po prostu każdy zawsze się pyta, cóż to jest za krzew, który tak pięknie wygląda. Czasami potem męczy gąbszyca i trochę te końcówki wyglądają jak przypalone, ale regularne cięcie w sezonie pozwala to zniwelować. Robię to w ten sposób, że po prostu nożycami staram się ściąć jak najwięcej właśnie do takiego silnego szkieletu i co parę cięć odchodzę troszeczkę od krzewu i staram się zobaczyć, czy ten kształt jest poprawny i potem już sobie docinam tak, żeby to wyglądało bardzo ładnie. No to ruszam! No dobra, słuchajcie, ścięłam całość z góry, tak mniej więcej, o jaki kształt mi chodziło. Teraz zostaje najgorsza rzecz, czyli trzeba to wszystko posprzątać. Ja jeszcze sobie sprawdzam, czy na pewno gdzieś tam tymi nożycami nie oberwałam niefortunnie. O, tu mam taki na przykład kawałek, więc potem sobie jeszcze tak dokładnie docinam. Natomiast dla mnie bardzo istotne jest to, aby ten krzew miał gołe pnie. Wierzba mi bardzo często odbija z pnia takimi świeżymi pędami. Mi się to do końca nie podoba i chcę mieć te pnie gołe. Także z sekatorem jeszcze sprzątając i wytrząsając te resztki ścięte, przechodzę też przy pniach i ścinam dokładnie przy pniu wszystkie takie wybijające, bo zależy mi na takim kształcie parasolowatym. Przy okazji też zobaczę, jak ona będzie puszczała świeże pędy, czy nie ma tam jakichś pędów martwych, które przygapiłam, no i wtedy już je sekatorem po prostu dotnę. A teraz jeszcze sobie kucniemy i szybko przytniemy tawułę japońską, którą tutaj mam pod spodem. Kiedyś tych tawuł miałam tutaj bardzo dużo w ogrodzie, zostawiłam już tylko jedną, bo tawuły poszły w inne miejsce, zostały rozdane sąsiadom, natomiast u mnie została tylko jedna, a ścinam ją bardzo prosto. Słuchajcie, biorę nożycę, tutaj ją mamy i nadaję jej taki kulisty kształt, po prostu ścinając tak samo nożycami, króciutko. Ona ma przepiękne przyrosty wiosną, natomiast ja nie znoszę jej kwiatów. Także zostawiłam tylko jedną i sobie jej kwiaty potem ścinam. Natomiast właśnie taką kuleczkę formuję. O, tak. Tutaj jeszcze uważamy na linie kroplujące, bo te nożyce to potrafią przeciąć ją w trymiga. Już przecięłam w zeszłym roku parę sztuk. Także uważam tutaj przy samym dole. O. I tyle. Przy sprzątaniu jeszcze będę potem dokładnie sobie docinać sekatorem, jeżeli coś tam mi jeszcze umknęło, ale już tak, żeby tej linii kroplującej akurat nie dziabnąć tym ostrzem. Robi się taka maleńka dziureczka i potem musi przyjeżdżać pan od nawadniania. I to by było chyba tyle w temacie dzisiejszego cięcia. Cięcia jest teraz mnóstwo w ogrodzie, także będziemy co chwilę wam coś pokazywać, co tam jeszcze przycinamy. Ja wstrzymuję się na przykład z budleją, bo u nas w przyszłym tygodniu mają być jakieś takie lekkie przymrozki. W zeszłym roku było tak, że przycięłam budleję i potem troszeczkę zmroziło już te listki, które świeżo puszczały. Także te, które są takie odporne, tak jak właśnie wierzba, derenie, czy właśnie hortensje, tawuły, przycinam, w ogóle się tym nie przejmuję, natomiast te, które są takie później troszeczkę bardziej wrażliwe na przymrozki, jeszcze sekundkę poczekam. Jeżeli wideo wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, a nowe wideo zobaczycie we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Na razie!